Jestem ponownie. Chcę trochę dzielić te odcinki, żeby one nie trwały tyle czasu, żeby was nie znudzić nimi. O! Są! Słyszycie je? Słuchawki mam na sobie, które potrafią określić mniej więcej, podać mi kierunek, z którego dochodzi dźwięk. No to jedziemy, patrzcie. No to tańczymy. Pamiętajcie, że te psy są bardzo groźne. I nie ma się co tu z nimi cackać. Naprawdę, nie jest to wskazane. Jeden błąd na tym poziomie trudności i możecie być zmuszeni zacząć grę od uprzednio zapisanego punktu. A my biegniemy tam do nich. Co to jest? Tutaj jest tylko... Tak, dokładnie, tak jak myślałem, rycerz w potrzebie. Ja go gdzieś kiedyś kasowałem, jadąc do tego zamku, ale teraz... Opa! O, on już walczy, ja sobie wezmę od razu. Ale jesteś paskudny. Dobra. Jest. Życie, jakie nie zreagowałeś. Nie zapomnę ci tego. Jednak wiecie co? Jednak znak Igni. Jednak znak Igni, słuchajcie, bardziej mi przypadł do gustu niż ten Ard. Ard on jest dobry z tym buildem, moim drugim. Wzmocnienie tego Ardu, ale do tego by potrzeba było jeszcze sobie... O, mamy schemat na powiernik, jakiś miecz. Ale rycerza zratowaliśmy! Więc niechybnie nagroda nas czeka. Czy jakoś tak to szło? Nie. Pamiętaj, Wiedźminie, historię tworzą ci, którzy mogą wieszać bohaterów. A, Cystus czteropalcy. Cystusa już nie ma, ale jego rozkazy, jak widzicie, nadal są w mocy. Dobra. Okej. To są ruiny, słuchajcie, czegoś. Jakiś taki kompleks, na co to może wyglądać? Jakaś strażnica? Czy jakiś taki zameczek? No tu jest dużo tego porozsiewanego po okolicy, widzicie? To jest takie jakby strażnice tej głównej twierdzy, jakby strażnice. Jak... Cholera wie, co to jest. Nie wiem. Ja się nie znam na tych, słuchajcie, jak kogoś mamy tutaj na grupie, to niech się na grupie, na kanale czy na grupie, to niech się wypowie, co to by było, co to by mogło być. A moim zdaniem jakieś czatownie. Coś jak w obrębie Kaer Morhen. Dobrze, zlikwidowane, czyli tutaj albo do kamieniołomu, albo się cofniemy do zamku. Albo, słuchajcie, ewentualnie możemy się przejechać tutaj. Tutaj są jakieś pewnie skolopendromorfy. I ja bym stąd przejechał się tutaj, bo tu jest bardzo fajne, ciekawe zadanie. Związane z tym cystusem czteropalcem. On chyba tutaj sobie rezydował. W tym zamku. Także ja tutaj może nawet bym odbił, chociaż nie. Te pytajniki to sobie zostawimy, słuchajcie, na deser. To się tam poprzebieramy. Poprzebieramy się w różne rynsztunki, pojedziemy sobie, to będziemy robić. Rynsztunki, czy też zbroje tam ilfgardzkie, temerskie, ofirskie. To jest jeszcze do zrobienia, słuchajcie, wszystko. Znaczy zbroja ofirska, reszta jest do dopakowania. A tą temerską kupiłem najpierw, tam już ją można kupić u tego kupca. W Białym Sadzie, tak, dokładnie tego, którego zgnilce, czyżby? Tak. U tego kupca, słuchajcie, którego my tam ratujemy z Wesemirem przed tym gryfem, na którego to gryfa później dostajemy zlecenie. Dobra. Zrobię sobie save'a, bo z tymi zgnilcami to nigdy, słuchajcie, nie wiadomo. Albo
Zrobię to bez save'a. One są dość groźne. Ja pamiętam przy pierwszej próbie podejścia bardzo się z nimi namęczyłem. O, widzicie? Już mam problem. Dobra. I Gwen. Okej, skasowałeś mi tarczę. O, widzicie? Właśnie dlatego. Mówiłem wam, że one są groźne. Ja się tutaj tak raz namęczyłem z nimi, ja ich nie mogłem pokonać. Musiałem tutaj uciekać, wykańczać ich pojedynczo. Nie wiem, dlaczego akurat tutaj one są takie groźne. Próbowałem tam zrobić save. Nie wiem, czy mi się udało. No to ja już przejdę od razu. Od razu już przejdę na Quen. Dobrze, dopakujemy sobie wszystko, co trzeba. I ja już bez ceregieli tutaj. I uciekamy. Dobra. Są jakieś cholera transparentne. Dobrze, tego już uszkodziłem, ekstra. Pamiętajcie, przed potworami się raczej nie blokujemy. Znaczy nie przed wszystkimi. Podobno gdzieś tam jakiś blok z babą wodną działa, że możemy jej coś tam język urwać czy coś takiego. Tego nie testowałem. Kiedyś to spróbujemy zrobić. Widzicie, teraz ja to zrobiłem w miarę szybko, ale wcześniej tu przyjechałem trochę ze słabszym buildem, to było nieciekawie. Ale wiecie co, czy to nie jest czasami? To miejsce mi się chyba pomyliło, bo to jest chyba ta gorzelnia. To jak żeśmy sobie wykonywali to zadanie, tak, to jest ta gorzelnia, tak żeśmy sobie wykonywali to zadanie, łacia te kłopoty, wiecie? To wtedy... Tak, to jest chyba to. Tutaj te oszluzgi tam gdzieś zawadziły. No i jest jeszcze tutaj właśnie takie jedno... Chociaż wtedy tutaj też. Kilka razy zdarzało mi się, za przeproszeniem, wdupić. Save. A jak mówię, ze zgnilcami i pochodnymi ich trzeba... Tutaj jakieś kikimory mogą być. Z tymi zgnilcami trzeba uważać. O, właśnie. Wykrakałem kikimory. Czyli olej. Przeciwko insektoidom. Tutaj petardy nam się kończą, więc może coś wymienimy. Ty samą. Nie, kartacz. Dobra. Safe. No bo kikimory to też nie są, słuchajcie, stworzenia, z którymi wypadałoby się, w cudzysłowie, oczywiście pieścić. Chyba ją trafiłem. Ale widzicie, ile jej to... Kikimory te duże, oczywiście styl szybki. Najpierw dobrze jest załatwić te duże. Bo one wyrządzą... Wyrządzają nam po prostu więcej krzywdy. Czyżbym słyszał jeszcze jedną? No. Nie wiem, nie jestem pewny, ale tak sobie założyłem, że kikimory to są chyba stwory... Bogule na pewno, ale kikimory to są chyba stwory pokoniunkcyjne, więc zabijanie ich... Może tak, może nie. Ja nie mówię, nie twierdzę, słuchajcie, na 100%. Zaznaczam, że ja sobie tak założyłem, że są to stwory pokoniunkcyjne, ale to wcale nie muszą być stwory pokoniunkcyjne. Ja sobie po prostu w ten sposób tylko usprawiedliwiam ich tępienie. O, tutaj popatrzcie, coś jest. Fajnie jest czasami się tak przebiec, zobaczyć. To może być zwykły kamień, chociaż nie musi. Wronie oko, czyżby? I tam dalej biały mirt. Nie, włókna. I tutaj popatrzcie, znowuż i chyba tutaj, o! Popatrzcie. Mamy znowuż grasantów. Aha, fajno, ale ja nie chciałem skakać, tylko chciałem nałożyć olej na miecz. Mamy znów grasantów.
Jednego mniej. A tutaj tego gościa, tego tutaj jeńca, to oni chyba w klatce trzymają, wiecie? Geralt, no bez przesady, chłopie. I tutaj ma broń drzewcową. Ach, bo ten koleś miał, słuchajcie, on ma tarczę. Dobrze, wystarczy go tylko zatruć. Wystarczy ich tylko, wystarczy teraz pozatruwać. Zachować, wziąć ich na dystans. Wziąć ich na dystans. Aha. Wziąć ich na dystans i oni sami poumierają. A proszę. Dobra, i został nam już tylko ten tarczownik. Tarczownicy są dość groźnymi przeciwnikami. Ale nie są to przeciwnicy nie do pokonania. Ja coś czuję w kościach, że zaraz będę miał przeciążenie. Dobrze sobie tutaj to wszystko przeszukiwać. Bo tutaj któryś z nich będzie miał klucz do klatki. I tam jeszcze chyba kilku zostało do zabicia, wiecie? Oczywiście safe, żebym później nie musiał powtarzać tej misji. Gdyby coś... Tutaj nie chcę robić, nie jestem, broń Boże, jakimś super graczem. Jestem przeciętny. Może nawet poniżej przeciętny. Dlatego zawsze się ubezpieczam na ewentualność jakiejś skuchy. Szukajmy. O, widzicie? Mówiłem, że to będzie ktoś w klatce. Także nie musimy przynajmniej... Wow! To było niezłe. Aha. No chodź. O. Po to właśnie, moi drodzy, jest zatrucie. I tutaj każdy, słuchajcie, popatrzcie, co się dzieje. Rzucę w niego kartaczem. I zawsze troszkę celujcie przed stopy. O. Przed jego stopy, przed stopy. O. Dobra. Znak drugi. Pobawimy się z nim. I właśnie to, co wam pokazywałem, ta umiejętność, ja mam zresztą, tam jeszcze jeden się kręci, słuchajcie, ale on może być tu w środku. Ale jak już wybijam, to wybiję wszystkich. Nie chcę tutaj nikogo zostawiać żywego. Słuchajcie, no, zrobimy jak żołnierze. Jak to robią żołnierze? Granat do dziury i pozamiatamy. Tak się właśnie celuje w Wiedźminie. O. Dobra. Można tutaj ciekawe rzeczy znaleźć. Czyżbym ja już miał przeciążenie? Chyba nie. Ale tą grotę dobrze by było spenetrować. Widzicie? Ona tutaj się... O, proszę. Luda. Popatrzcie, jak ona daleko tutaj sięga. Czyżby tu było wyjście? Tak, jest wyjście. Gdzieś ono mnie zaprowadziło. Ale muszę tam tego człowieka uwolnić.
Aha, to jest taka jakby czatownia ich. Czyli ja szedłem w górę. A tam jest, oni są poniżej. Dobrze, to ja sobie zbiegnę teraz na dół. Dobrze jest wszystko penetrować. Można sobie ciekawe rzeczy znaleźć. Wszystko, każdy jakiś zakamarek. Proszę, tutaj nawet swoje leża mieli. No w sumie mieli fajnie, no bo... Cicho, cisza, spokój, chłodno. Dobrze, teraz sprawdzimy, czy ja już odnalazłem wszystkie. Powinienem tu chyba klucz odnaleźć, prawda? Ale spróbujmy. A, widzicie, jednak nie. A, klucz sobie leży tutaj. I jakiś dziennik Ernesta, pisarza. O, proszę, takie typowe. Rozrywki Hanzy, czyli chlamy, albo gwałcimy, nie? Nie będę komentował tego gościa. Dobrze, uwalniamy tego człowieka. Dziękuję, żeś mi życie uratował. Jakbyś czego potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie Kuroliszek. Kuroliszek, dokładnie. I słuchajcie, i on tam jest z boku. Tam się później przejedziemy do niego. O, popatrzcie, ponabijali tych nieszczęśników na pale. A ja wam obiecałem wizytę jeszcze w jednym fajnym miejscu, tylko słuchajcie, kończą mi się już odwary, także będę musiał to zrobić, jak to się mówi, ostatkiem sił albo przy innych odwarach, tutaj. Tutaj jest pewne zadanie związane właśnie z tym czteropalcem. Można sobie przeczytać, to jest chyba jakiś rycerz, który stoczył z czteropalcem pojedynek, no właśnie, pozbawił go jednego palca. Już sobie zrobimy przerwę, podzielimy sobie filmik i już jestem. Dobra. Wszystko się nagrywa, to ja sobie... Po drodze mogą być skolopendromorfy, mogą być, ale nie muszą. Tutaj chyba koło jakiejś winnicy przejedziemy, starej czy sadu. Fajnie, bo fajnie czasami się, słuchajcie, płotką posłużyć. Ze skolopendromorfami się jednak walczy lepiej. Słuchajcie, na mniejszych przestrzeniach, bo wtedy się nie trzeba do nich tak nabiegać. A, Geralt go chybił teraz niechcący. Mam nadzieję, że go trafiłem. Ach, i on już krwawi. Ściąłem go. Ale coś, ten mój wiedźmin się ruszał tak trochę jak mucha w smole, nie wiem czemu. Dobrze. Zbieramy szczątki drugiego. I słuchajcie, i lecimy sobie tutaj do tego. Widzicie, tutaj jest bardzo fajne miejsce. Być może jakieś sady. Coś tu rosło. Płotka sobie tam gdzieś poszła. Może to nawet i lepiej. Słuchajcie, i tutaj stoczymy naprawdę walkę również z groźnym przeciwnikiem. Nie wykluczam, że zginę. No, tutaj widzicie, można sobie objechać ten majątek. Castelldaccia. Można sobie tutaj później przeszukać wszystko. Na razie schowam miecz. O, proszę. Właśnie nam się aktywowało. Upiorny rycerz. Idzie na nas. Widzicie? Gość jest naprawdę niezły. Tak jakbym walczył, słuchajcie, z tym, z Greguarem spod Gorgony. Taką taktykę
by wypadało tutaj przyjąć. Piękny miecz. Szkoda, że nie można go podnieść. Upiór od razu na nas, niemalże od razu na nas zareagował. Ale teraz musimy ustalić, dlaczego nas zaatakował. Czy tylko dlatego, że weszliśmy na teren? Być może. Jego posiadłości, majątku. Widzicie? Alkohole, wszystko. Wszystko tu jest w tym Wiedźminie, tylko wystarczy dobrze przeszukać. I znajdziecie wszystko. Nie ma mowy o jakimś tam deficycie, słuchajcie, czegokolwiek. Każdą lokację, w której jesteście, po prostu przeszukujecie. O, to będzie coś ciekawego. Czyli zemścili się. A. No tak. Tam były jakieś zatargi. Cystus, możemy co zadanko sobie prześledzić. Znaczy ja wiem na pamięć, gdzie to jest. Gdzie to leży, ale... Dlatego ten upiór tak na nas zareagował. No nie dziwię się w sumie. Tam minąłem chyba jakieś drzwi. Ale tutaj te budynki są chyba i tak zamknięte. Otwarty jest chyba tylko jeden. Ten, do którego teraz pójdziemy. I tutaj chyba na piętrze. Ale ja najpierw przeszukam i tak parter. I tutaj chyba na piętrze będzie ta skrytka. Czyli nic dziwnego, że tutaj nikt tego nie zajął. Słuchajcie, z takim upiorem się bić. No to chyba tylko Wiedźmin by sobie poradził. Jednak. I tutaj gdzieś jest, szukajmy tego świecznika. O, on jest tutaj chyba. O, właśnie. No. I teraz czytajmy. Zgadza się, bo o ile dobrze pamiętam, posłuchajcie, o ile dobrze... O, już mamy przeciążenie. O ile dobrze pamiętam, to rzeczywiście ten Cystus mu darował życie. Oni się pojedynkowali, ten któryś tam... Nie, Maximus darował Cystusowi życie. Oni się pojedynkowali, później Cystus stracił palce. Słuchajcie, ja teraz tak, chciałbym tutaj znaleźć ten punkt szybkiej podróży, no ale już Geralt mam tutaj, Geralt już jest przyciążony. Więc co? Buklerskie juki, bardzo przydatna rzecz. Więc teraz co? Wracamy sobie do mojego buildu, no i niestety musimy Geralta troszeczkę tutaj mu pomóc. Mocne plecy. Proszę bardzo, przeciążenie znika. Wzrasta limit przedmiotów, które Geralt może unieść. Wiecie co, ja głowy nie dam, ale wydaje mi się, że tu była gdzieś, że tu był gdzieś punkt szybkiej podróży. O. Właśnie.
Najpierw jeszcze wróćmy do zadanek. Ja sobie to zadanko poszukiwania, zadania poboczne. Rycerz do wynajęcia, właśnie, 12, jeszcze 3 nam zostały. Sprawdźmy na mapie, jak to wygląda. I ja już ich chyba teraz nie będę wypełniał, tylko skieruję się bezpośrednio. O, tutaj jeszcze moglibyśmy to zrobić, ale mi się już o 2 kończą. To jest raz. Znacznik szybkiej podróży, punkt szybkiej podróży jest blisko. Także ja chyba sobie z niego skorzystam i pojedziemy teraz. Pojedziemy teraz sobie co nieco sprzedać. Także ja na razie się wyłączam, a jak już posprzedaję, bo nie chcę was tym nudzić, jak już posprzedaję, to będę dalej nagrywał. Także do zobaczenia, na razie.